Witam Państwa na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem ministra, członka Rady Ministrów, pana Michała Wójcika, który także wcześniej jako wiceminister sprawiedliwości zajmował się sprawami dzieci. W konferencji bierze udział także sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan profesor Marcin Warchoł, a także pan Leonard Hermans ze swoimi dziećmi oraz adwokat pani Monika Brzozowska-Pasieka, która jest pełnomocnikiem pana Hermansa. Tematem dzisiejszej konferencji jest Polska jako kraj wolności, a nie opresji wobec rodzin. Uprzejmie proszę pana ministra Michała Wosia o zabranie głosu. Wójcika. O, przepraszam. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj jest zupełnie nietypowa konferencja prasowa z udziałem naszych gości, którzy już od kilku lat przebywają w Polsce. Chcemy porozmawiać o sprawach dotyczących dzieci, ochrony praw dzieci w Polsce. Kiedy przejęliśmy władzę 8 lat temu, jeden z elementów niezwykle ważnych dotyczył właśnie ochrony praw dzieci. Jedna z pierwszych ustaw, którą przeprowadziliśmy, to zakaz odbioru dzieci wyłącznie z powodu biedy. Przeprowadziliśmy wiele ustaw. Jedna z takich głośniejszych ustaw to chociażby zakaz nielegalnych adopcji. Chodzi o sprzedaż dzieci w internecie. Ale także jeden z tych obszarów to są sprawy tak zwane transgraniczne, międzynarodowe. Sprawy, gdzie z jednej strony jeden rodzic jest w Polsce, drugi za granicą, bądź jest spór jakiś dotyczący dzieci, trzeba rozstrzygnąć, gdzie dzieci mają być. Przeprowadziliśmy ustawę o sprawach transgranicznych, ustawę, która właściwie zrewolucjonizowała cały rynek, ustawę, która w pierwszej kolejności wprowadziła wyspecjalizowane sądy, wprowadziła wyspecjalizowanych sędziów, ustawę, która przewiduje udział we wszystkich sprawach transgranicznych prokuratorów, którzy chronią interes publiczny, są rzecznikami praworządności, ustawę, która przewiduje wprowadziła tak naprawdę środki nadzwyczajne odwoławcze, czyli skargę kasacyjną, ustawę, która przewiduje, że nie wolno wydawać dzieci do czasu, kiedy rozstrzygnięte zostaną sprawy prawomocnie w Polsce, ustawę, która wreszcie przyspieszyła wszystkie postępowania. Ta ustawa się nie podoba, między innymi w Komisji Europejskiej, w związku z tym wszczęto kilka miesięcy temu przeciwko Polsce procedurę przeciwnaruszeniową. Pan Reinders, który wywodzi się z Belgii, w obszernym piśmie skierowanym do rządu polskiego kwestionował wiele rzeczy dotyczących ochrony praw dzieci w Polsce, a wręcz w kilkunastu sprawach, wręcz jako polityk domagał się zmiany orzeczeń, na co oczywiście my w żadnym razie nie przystaniemy. Co będzie dalej z tą procedurą, czas pokaże. Dzisiaj, szanowni państwo, chcemy pokazać rodzinę, która przyjechała z Holandii. Bardzo dramatyczna historia. Został wydany za zarówno matką dzieci, jak i ojcem dzieci europejski nakaz aresztowania. Polski rząd poprzez swoje instytucje, w tym przypadku prokuraturę, nie zgodził się na to, żeby wykonać europejski nakaz aresztowania. I dzisiaj ci ludzie, którzy są w Polsce, jakby zaświadczają, pokazują, jakim krajem wolności jest Polska. Takich przypadków jest wiele. Z różnych krajów przyjeżdżają obywatele. Pan jest lekarzem, razem ze swoimi dziećmi tutaj stanie przed państwem dzisiaj, razem ze swoim adwokatem. Również walczą o swoje prawa, chcą żyć w Polsce, chcą, żeby dzieci, które uczą się także języka polskiego, wyrosły na dobrych obywateli. Szczegóły tej sprawy przedstawi pan minister Marcin Warchoł, ale ta sprawa, jak w soczewce, pokazuje, czym różni się państwo polskie dzisiejsze od tego, które było lata temu. Dzisiaj do Polski przyjeżdżają obywatele z różnych państw, chcą żyć tutaj, rozwijać się, pracować tutaj, realizować swoje pasje. Wiele lat temu polskie rodziny wyjeżdżały z Polski do innych krajów. Diametralna różnica. Dziękuję panie ministrze. Uprzejmie proszę pana ministra Marcina Warchoła o zabranie głosu. Dzień dobry. Polska jest krajem wolności, a nie opresji. Ta sprawa pokazuje, że w Polsce rodziny nie są rozbijane na podstawie anonimowych donosów. Nie odbieramy dzieci z powodu biedy. I to do Polski przyjeżdżają obywatele Niemiec, Holandii, Belgii po to, żeby znaleźć tutaj azyl. Azyl przed prześladowaniami, często bezpodstawnymi, często irracjonalnymi, tak jak w przypadku pana Leonarda.
Pan Leonard, wybitny lekarz z Holandii, został potraktowany jak pospolity przestępca, ścigany listem gończym, skazany na 4 lata ciężkiego więzienia w zaocznym procesie. To proces Kafki? Nie. To realia Belgii, stolicy praworządności. Z tym absurdem polskie aparaty wymiaru sprawiedliwości sobie poradził. Tylko dzięki interwencji pana prokuratora generalnego, pana ministra Zbigniewa Ziobry, te wspaniałe dzieci, ich tato, dziś są bezpieczni. Chodzą do szkoły w Polsce, świetnie się tu czują, odnaleźli swoje miejsce na ziemi. Mają wreszcie spokój, ale jeżeli przejadą granicę naszą zachodnią, kraj dojrzałej demokracji, jak to niektórzy próbują nam tutaj wmawiać, wyjadą do Niemiec, natychmiast zostaną zatrzymani i pan Leonard trafi do ciężkiego więzienia na 4 lata. Tak, drodzy państwo, mamy do czynienia z dramatem rodziny. Rodziny, która znalazła w Polsce spokój i bezpieczeństwo. Polska krajem wolności, nie opresji. I tak będzie, dopóki rządzi Zjednoczona Prawica. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana Leonarda Hermansa o zabranie głosu. Hartelijk dank. Ik wilde graag de minister, ministers bedanken voor de ontvangst en voor het organiseren van de persconferentie over mijn zaak. Bardzo dziękuję wszystkim panom ministrom i szczególnie minister Ziobry za możliwości prezentowanie swojej sprawy. Dat geldt ook voor het ministerie van Justitie, de procureur. En ik ben ook heel blij met het oordeel van de rechter. I jestem nie tylko wdzięczny Ministerstwu Sprawiedliwości, ale również Prokuratury Generalnej, a również sąd w Polsce, że w ten sposób zadecydowało. Ik ben heel blij dat we naar Polen zijn gegaan. Polen komt op mij over als een warme douche. Wij werden vervolgd in ons land. En Polen heeft ons fantastisch opgevangen en geholpen. Cieszę się bardzo, że jestem w Polsce. Bycie w Polsce to jest dla mnie tak jak ciepły prysznic. Jest po prostu tak nam pomagano i cały czas nam pomagają. Jest to dla nas coś bardzo dobrego. Ik ben hier van plan te blijven wonen. En ik hoop dat mijn kinderen tweetalig worden. Dus dat ze de Poolse taal eigen worden. En dat ze hier ook willen wonen. Natuurlijk kunnen ze dat, of mogen ze dat voor zichzelf bepalen. Mamy zamiar tu zostać. Mam nadzieję, że moje dzieci wyrosną na co najmniej dwujęzyczni obywatele. Mam nadzieję, że tutaj nasza przyszłość będzie pewna. Ik had een speech voorbereid, maar gezien de tijd kan ik die niet houden. Maar ik wil toch enige dingen zeggen. Miałem przygotowane całe przemówienie o sytuacji w Holandii, jak wygląda tak zwana opieka nad dziećmi, ale chcę tylko bardzo krótko coś powiedzieć na ten temat. Nederland neemt het voortouw in Europa om Polen te straffen vanwege schendingen van de rechtsstaat. Nederland wijst met het vingertje naar Polen, terwijl Nederland dagelijks rechten van kinderen en ouders schendt. Holandia jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tak zwane ukaranie Polski za niepraworządność. Ale Holandia pokazuje swoim palcem, że wie lepiej. Ale Holandia jest również na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o odebranie dzieciom, rodziny dzieciom. Op papier ziet het Nederlands rechtssysteem in het familierecht er prima uit. Maar in de praktijk kiezen rechters in Nederland altijd de partij voor de jeugdzorginstanties die enorme macht uitoefenen. Na papierze prawo rodziny w Holandii wygląda świetnie, ale w praktyce wygląda na to, że tak nie jest. Sądy zawsze folgują, robią dokładnie to, co niższe instancje, organy do tak zwane opieki nad dziećmi proponują. Kinderen worden uit huis geplaatst op grond van valse dossiers. En als ze eenmaal uit huis zijn geplaatst, zien ze hun ouders niet meer terug. Na podstawie fałszywych dokumentacji i donosień anonimowych
dzieci znajdują się poza swoim domem i jeżeli już dziecko się nie znajduje w rodzinie, to raczej już rodzina nie odzyska te dzieci. Ondanks veel wetenschappelijke artikels en rapporten is het zo dat de jeugdzorg niet verandert. Het systeem blijft bestaan en het systeem, men weet dat het systeem faalt. En de reden wordt de hele tijd geweten aan het feit dus dat de jeugdzorgmedewerkers overbelast zijn. En op die manier worden ze telkens beloond met meer geld voor de jeugdzorgsector. Organ do spraw opieki nad dziećmi jest całym systemem tak zwanej opieki. Pomimo różnych krytycznych naukowych artykułów i reportaży również na ten temat, że ten system nie działa, system nadal funkcjonuje. Główny powód podano jest, że pracownicy z tej służby mają za dużo pracy i zamiast rewidować to, ładuje się coraz więcej pieniędzy w tej służbie. We hebben enorme financiële en emotionele schade gekregen hierdoor. Maar het is ons waard, want we hebben stil nog steeds onze kinderen. Mieliśmy ogromne straty, zarówno emocjonalne, jak i finansowe, ale to było wszystko warto, bo nadal mamy nasze dzieci. Ik ben Polen. En de minister is heel dankbaar, want dat ik niet ben uitgeleverd naar België. Polen levert ons nu een nieuw begin voor een nieuw bestaan. En ik ben heel dankbaar, dus ik wil nogmaals mijn dank uitspreken. Jestem bardzo wdzięczny i chciałem to jeszcze raz pokazać i wyrażać, że jestem bardzo wdzięczny za to panu ministrom, sądom, że mnie nie była ekstradycja mojej do Belgii, bo przez to mogę żyć z dziećmi i być szczęśliwym. Dziękuję bardzo panu Leonardowi za zabranie głosu. Uprzejmie proszę panią Monikę Brzozowską-Pasiekę, pełnomocnika pana Hermansa, o zabranie głosu. Adwokat Monika Brzozowska-Pasieka. Proszę Państwa, ja w pierwszej kolejności chciałam podziękować w zasadzie wszystkim służbom, które były zaangażowane, a to zaangażowanie było naprawdę fenomenalne, od pana ministra Ziobry poprzez wiceministrów, poprzez prokuratorów. Prokuratorzy też tutaj, pani prokurator zrobiła bardzo dużo, wykonała bardzo dużo pracy. Wypytywała, jakie były tak naprawdę podstawy do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Próbowała dojść do tego, co spowodowało taką dramatyczną sytuację tej rodziny. Niestety nie uzyskała tak naprawdę żadnej merytorycznej odpowiedzi poprzez prokuraturę, poprzez sąd w Wieliczce, który w Wielki Piątek w godzinach 19 wydawał postanowienie, ponieważ dzieci znalazły się w PCPR-ze, w związku z tym trzeba było wydać odpowiednie zarządzenia, odpowiednie postanowienia. Dlatego też ta opieka, którą zostaliśmy otoczeni, była naprawdę, naprawdę wyjątkowa. Tutaj, proszę Państwa, ta sytuacja była dla nas jako dla obrońców, dla nas jako pełnomocników w ogóle niezwykle taka, powiedziałabym, że była zaskakująca, dlatego że musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że pan Leonard jest obywatelem Holandii. Posiada, podobnie jak jego żona, posiada pełnię praw do swoich dzieci. Był w Belgii, a następnie z Belgii wyjechał, tak jak każdy z nas mógł podróżować i może podróżować w Unii Europejskiej. I nagle za tą rodziną jest europejski nakaz aresztowania, o czym ta rodzina w ogóle nawet nie ma zielonego pojęcia, nawet nie wie, że jakiekolwiek postępowanie. W procesie zaocznym 4 lata, to jest ogromna kara, to jest 4 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tutaj sąd w Krakowie dość mocno zaakcentował, że absolutnie nie ma żadnych podstaw. Natomiast te zwroty
reakcji w tej sprawie były faktycznie dramatyczne. To są dzieci, które są dziećmi holenderskimi, nie mają żadnych tutaj, żadnej rodziny, która mogłaby się nimi zaopiekować. W związku z tym no też musicie Państwo sobie zdać sprawę z dramatycznych przeżyć, które one miały w czasie, kiedy zarówno ojciec tu w Polsce, jak i mama w Niemczech zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tą opiekę. Myślę, że ta sprawa się nie skończy w taki sposób, że rozmyślamy również, co zrobić dalej, dlatego że rodzina faktycznie no, przeszła ogromną traumę i jesteśmy w kontakcie z różnymi również prawnikami, bo to, co pan minister mówił, w momencie, kiedy pan Hermans przekroczy polską granicę, zostanie aresztowany. To, że europejski nakaz aresztowania tu w Polsce już nie obowiązuje, nie oznacza, że na terenie Unii Europejskiej nie obowiązuje. W związku z tym przekroczenie granicy oznacza zatrzymanie i wydanie i tak naprawdę rozpoczęcie całej tej procedury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Przypominam o zasadach panujących na konferencjach w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję i prosimy o pytania w temacie konferencji. To może niekoniecznie w temacie konferencji, ale ja tutaj pytanie do ministra Wójcika. Na jakiej podstawie minister Zbigniew Ziobro twierdzi, że Donald Tusk chce wprowadzić związki jednopłciowe? Tak wynika właśnie z tego postu opublikowanego przez ministra Ziobrę, a przecież Donald Tusk mówił na kampusie o wprowadzeniu związków partnerskich, a nie o małżeństwach. Pani redaktor, no od dawna toczy się debata na ten temat i chodzi o sformalizowanie związków partnerskich. Przecież to nie ma żadnej wątpliwości, że Koalicja Obywatelska, która dyskutuje zresztą w czasie tego kampusu, który łamie przepisy prawa, że pojawiają się tego typu pytania i Donald Tusk według mojej wiedzy już od wielu lat jakby wyraża tego typu poglądy. My jesteśmy przeciwni temu, to jest sprzeczne z polskim prawem, dlatego walczymy między innymi o to, żeby polska konstytucja była ważniejsza niż prawo wspólnotowe. To jest całe sedno całej dyskusji, bo w polskiej konstytucji jest jasne chociażby, jak małżeństwo wygląda. To jest związek kobiety i mężczyzny. To wynika z polskiej konstytucji. Więc tutaj co do tego, że Donald Tusk takie ma stanowisko, nie ma żadnych wątpliwości. To jeszcze drugie pytanie, pozwolę sobie tylko... A czy są inne redakcje? Może dajmy szansę innym redakcjom? Jeśli nie ma, to ja jeszcze jedno pytanie. Dobrze, bardzo super, proszę. Bardzo dziękuję. Czy jako suwerenna Polska jesteście zadowoleni z miejsc na liście wyborczych i czy jesteście zadowoleni z tego, skąd będziecie startować? Pani redaktor, o miejscach na listach dowiemy się niebawem. Myślę, że będzie konferencja prasowa także i dzisiaj dotycząca jedynek w poszczególnych okręgach. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jako Zjednoczona Prawica idziemy po kolejne zwycięstwo. W tych wyborach, które odbędą się 15 października, zachęcamy każdego, żeby uczestniczył w tych wyborach, bo trzeba obronić Polskę przed atakiem ze strony opozycji w różnych polach. Między innymi takim, o którym pani mówi. To pierwsze pytanie dotyczyło właśnie kwestii, między innymi kwestii, która wywołuje spory. Natomiast tu chodzi także o kwestie relacji w ogóle z Unią Europejską, z Komisją Europejską, kwestie uległości wobec Komisji Europejskiej. My stajemy twardo na stanowisku, mamy swój porządek prawny i zawsze patrzymy oczami dobra naszych obywateli. Myślę, że rysuje się bardzo duża szansa na to, żeby w tych najbliższych wyborach wygrać i ta trzecia kadencja to będzie kadencja również Zjednoczonej Prawicy. Problemy na dzisiaj ma opozycja i to bardzo poważne, tam panuje po prostu chaos, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a dodatkowo jeszcze łamią przepisy prawa, organizując kampus, gdzie Tusk razem z filozofem Trzaskowskim dyskutują, jakieś opowiadają różne dziwne rzeczy na temat stanu praworządności w Polsce. To jest właśnie obrazek, który pokazuje najlepiej, że Polska to kraj wolności. Do Polski się dzisiaj przyjeżdża i w Polsce doznaje się ochrony ze strony instytucji państwowych. Taka jest prawda. Za czasów Tuska nie byłoby to możliwe. A czy wiadomo, ile dziękuję miejsc przypadnie państwu suwerennej Polsce? Wszystko się Państwo dowiecie. Ja nie ogłaszam list wyborczych. Zupełnie inna osoba jest do tego uprawniona. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Niedługo. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu za udział w konferencji.